Skala 1:1. Kaplica Sykstyńska i słynne freski Michała Anioła, stworzenie Adama i sąd ostateczny. Tu w rzeczywistej wielkości. Kto nie widział Kaplicy Sykstyńskiej, ten nie może mieć pojęcia, do czego zdolny jest tylko jeden człowiek, Michał Anioł, pisał niemiecki poeta Johann Wolfgang Goethe. Kaplicę odwiedza codziennie ponad 20 tysięcy osób. Freski na suficie są na wysokości ponad 20 metrów. Z poziomu podłogi nie jesteśmy w stanie dostrzec wszystkich detali. My w ogóle niewiele jesteśmy w stanie dostrzec. Pomysł albumu powstał 10 lat temu, kiedy okazało się, że Muzeum Watykańskie nie ma dobrej jakości fotografii pokazujących wszystkie dzieła. Przygotowanie do pierwszego zdjęcia trwały ponad 2 lata. W końcu przez 65 nocy powstało 280 tysięcy zdjęć. Większość w skali 1:1. Widzimy pracę konserwatorów, widzimy pęknięcia, widzimy głębie, widzimy kolory, które w tym albumie są oddane w 99,9%. Pomysłodawca albumu, Giorgio Armaroli, uznał, że fotografie to nie tylko możliwość zobaczenia z bliska niezwykłych malowideł, to także dokument, który może służyć kolejnym pokoleniom, by rekonstruować ginące dzieło z XVI wieku. Osoba kupująca album uczestniczy w wyjątkowym kampanii fotograficznej, która służy konserwacji Kaplicy Sykstyńskiej. Do sprzedaży w Polsce trafiło 50 egzemplarzy albumu. Kosztuje 52 tysiące złotych. Małgorzata Wiśniewska, Wiadomości.